Jolo Makawodo pyta, jak obrać mango? Chętnie wam pokażę, bo to jest mój ulubiony owoc. Jedziemy. Każde mango ma dwie strony. Taką grubszą, wypukłą i taką cieniutką. I żeby je ładnie pokroić, to ustawiamy sobie grubszą stroną od siebie i delikatnie jedziemy nożem w dół. Będziemy czuć pesteczkę, troszeczkę zakręcamy w dół i pyk, cała połówka nasza. Odwracamy i to samo z drugiej strony. Wbijamy nóż i blisko przy pestce, zakręcając w dół, mamy drugą połówkę. Sposobów, żeby wykroić miąższ wokół tej pestki jest kilka, ale ja najczęściej po prostu wbijam nóż i delikatnie przy pestce też zakręcam, tak żeby wyciąć jak najwięcej tego miąższu. Pyk. I to samo z drugiej strony. Zostaje nam taka fajna część. Ja to nazywam w ogóle żeberkiem z mango, bo można ją po prostu obgryzać, masa soku nie wyrzucamy. I jak chcemy zjeść mangosa od razu, to możemy go sobie pociąć w kosteczkę. Czyli bierzemy mały nóż i delikatnie, żeby nie przeciąć skórki, nacinamy wzdłuż. Obracamy o 90 stopni i w drugą stronę. Teraz delikatnie naciskamy na spód, popychamy i tada! Mamy takiego mangowego jeża, którego możemy teraz po prostu widelcem pyk, wyskubać z tych kostek. No i takie kosteczki mamy od razu gotowe do jedzenia, ale jak je pociąć teraz w plasterki? Już pokazuję. Bierzemy drugą połówkę, układamy na desce i najpierw kroimy na pół i teraz pod skosem znowu na pół w takie równe ćwiartki. Bierzemy sobie jedną z nich i delikatnie nożem filetujemy po prostu jak rybę. I teraz jak mamy już taki wyfiletowany kawałek bez skóry, to możemy go pokroić w cieniutkie plasterki. Cała filozofia. Zostały nam jeszcze te dwie części, które wycięliśmy oprócz połówek i możemy je załatwić tak samo jak krojenie w plasterki, czyli filetujemy i cyk, mamy gotowe do jedzenia. Albo możemy to zrobić po internetowemu. Bierzemy szklankę, wbijamy przy skórce, zsuwamy na dół i wychodzi cały miąższ. Jak dla mnie to jest tylko brudzenie szklanki, ale jest taki patent, to wam pokazałem. No i teraz już wiecie, jak obchodzić się z tym cudownym owocem. Mam nadzieję, że filmik się przyda, także zapisujcie, działajcie, a jak macie inne kuchenne pytania, to wbijacie w komentarze, zostawiacie pytanie, ja odpowiadam i się widzimy. Piona!